tak, które na naszą korzyść chciałem pokazać i też chciałem się powiedzieć. Mamy tutaj właśnie też pokrętło multiefektów i w ogóle całą bazę multiefektów, które na szybko, bardzo na szybko bym tylko Państwu pokazał. Standardowo on trzeba skonfigurować jakoś ten nie, tego pendrive'a, czy? Nie, musi być czysty. A. Na przykład może sobie też posłuchać, ale w kanale możemy robić to, co chcemy. No i to tak działa. Musimy dostrajać też ten akordeon w ogóle, w hercach dokładnie, na przykład jeśli z jakimś instrumentem.
jak w innym akordeonie, na przykład chcę, żeby bardziej stroił, mniej, to można to spokojnie zmieniać, takie rzeczy. To znaczy on całość, wszystkie dźwięki przestraja... Tak, po prostu w hercach, w górę, w dół i tak, 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 ale indywidualnie poszczególnych dźwięków nie. Pewnie można, ale nie uwielbiałem aż tak. Ale no, ja wiem, że pytanie tutaj trochę idiotyczne jest, bo... Znaczy, bo teraz trochę bez sensu, no bo skoro i tak mamy tutaj brzmienia mizetowe, więc one i tak są tak rozstrojone, że brzmi to mizetowo, więc ja nie widzę już sensu jakby brać specjalnie jednej ósemki, drugiej i jedną odstrajać, no bo... Po co? Co jest jeszcze ważnego? Ważne jest w ogóle zapisywanie swoich też ustawień. Mamy trzy możliwości. Jedna to jest możliwość systemowa, czyli na przykład pod każdym setem mamy wszędzie takie same ustawienie, jakie chcemy. Czego ja na przykład unikam, bo ja wolę mieć pod jednym setem ustawione na każdym na przykład rejestrze swoje ustawienia. Możemy właśnie na secie zapisywać, czyli gdzie mamy wszystkie na przykład 15 rejestrów i pod każdym jakieś swoje ustawienie. I możemy też właśnie pod dowolnym programem, czy tutaj, na każdym rejestrze możemy mieć całkowicie swoje ustawienie zapisane po kliknięciu tego, mamy tutaj akordeon, tu coś, na drugim jeszcze akordeon, na trzecim możemy mieć akordeon francuski, a jeszcze na jednym w ogóle gitarę i tak dalej, także jest to też lepsze rozwiązanie niż w poprzednich akordeonach, bo na przykład w siódemce była tylko jedna funkcja po prostu zapisu, która była piekielnie nieczytelna i ja grając na tamtym instrumencie 3 lata, gubiłem się i po prostu nie wiedziałem tak naprawdę, gdzie to jest zapisane i tak. Wiedziałem, że gdzieś tam. No i tak jak też tutaj Robert, niestety Robert zapomniał, istnieje możliwość wykorzystania podkładów fizycznych poprzez właśnie zastosowanie pendrive'a i po prostu odtworzenie w ten sposób, jak odtwarzałem te demo. Jest bardzo prosto w obsłudze i możemy do tego tak samo wykorzystać wszystkie nasze brzmienia, czy to jest sama akordeon, czy to... Na tle tego podkładu można sobie... Dokładnie, można sobie robić to, co się chce. Są pliki, przepraszam. Ten podkład to są pliki jakieś MIDI, czy co, co on odtwarza? Właśnie nie ma, audio, nie ma Roberta. Tak, znaczy będą MIDI i on będzie to odtwarzał. Tak, 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 tak. Tak, tak. I dodatkowo można dogrywać. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No chciałem też od razu pokazać, jak to bez nagłośnienia działa, bo naprawdę dużo bardziej przyzwoite głośniki. Chociaż ja na przykład uważam, że siódemka jest troszeczkę głośniejsza. Tylko że poprzez to, że jest głośniejsza, ta jakość dźwięku w ogóle jest gorsza moim zdaniem i tamte głośniki, takie już słyszałem troszeczkę relacje w siódemkach, dużo szybciej się eksploatują i one po prostu harczą już nie nawet na pełnych obrotach, na pełnym wolumie, tylko nawet na 3/4. One już po prostu nie dają rady. A ten akordeon jest minimalnie ciszy, ale jest dużo bardziej szlachetny, to jest troszeczkę takie śmieszne słowo. W życiu do tego akordeonu, ale jest po prostu bardziej ten dźwięk taki przestrzenny, przyjemniejszy po prostu. I sam instrument sobie mniej więcej jest takiej głośności.
bardziej do grania jakichś standardów, czy utworów jakichś rodzajów. Przepraszam, on jest na dynamice, nie? Tak. To znaczy Hammond jest na miech. Na miech. Tak, sam Hammond jest... Dobrze, ale przed chwilą biorę, że tak grałeś i biorę akordeon i biorę Hammond. Tak. Nie zawsze Hammond biorę, tylko tego, jak mocno uderzyłeś. Nie, to było przy tym miech. I też takie brzmienie właśnie do takich utworów takich bardziej rozrywkowych, na przykład z tego naszego państwu. Proszę? No i jest przy, tak, tu się trochę za dużo robił taki motłów, szczerze mówiąc, ale myślę, co pokażę, co tam na szybko mogę. Thank you.
nie nadwyrężanie tych głośników. To jest bardziej ten dźwięk przestrzenny. Ale jeśli akordeon byłby takiej głośności jak to, no to by się to wszystko, nie wiem, może sprzęgało, nie miałem pojęcia, co by się z tym działo, ale brzmiałoby brzydko. Jeszcze na szybko. Każę tą funkcję, nie wiem, czy jutro wszyscy będą właśnie lupowania. Bardzo fajne rzeczy. Wtedy mam na przykład trzy funkcje lupowania w tym secie. To jest na przykład sam loop start, loop start stop, odtwarzanie z powrotem tego wszystkiego lub przerwanie, no i na przykład dogrywanie dodatkowych klasków. Zapraszam na kawę i możemy sobie porozmawiać troszeczkę.